że warto znaleźć czas na to, żeby czytać wiersze. I klasa trzecia będzie wam to udowodnić. Basia. Susza. Atlantyda. Istnieli albo nie istnieli. Na wyspie albo nie na wyspie. Ocean albo nie ocean. Pokój. Też wiesz, nie chciało. Gdzie to wodę? Nie wymyślili kroku. Nie. Kroku wymyślili. Tak. Przypuszczali. Wątpliwi. Nie wyjęci z powietrza, z ognia, z wody, z ziemi. Choćbyśmy uczniami byli, będą przemieszczać szkoły świata, to nie będziemy rekatować. Żadnej zimy, ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie mam dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy swoje imię ktoś mówił przy mnie głośno, tak mi było, jak dopiero Jerzy się przy mnie na pracową czas. Najpierw pozdrawił nosa, kolejno palców u rąk i u stóp. Z biegiem na tył. Ocalałeś, bo byłeś pierwszy. Ocalałeś, bo byłeś ostatni. Bo sam, bo ludzie, bo w lewo, bo w prawo, mimo. Co to by było, gdyby ręka, noga, o krok, o włos, pod zbiegu okoliczności. Więc jesteś? Prosto z uchylonej jeszcze chwili? Sieć była jedno oko, a ty przez to oko. Nie umiem się nadziwić, namilczyć się temu. Posłuchaj, jak prędko bije twoje serce. Cebula i Katina. Co innego cebula. Ona nie ma wnętrzności. Jest sobą, jest nas cebulą. Nie muszę czekać na pogodną noc, ani zawierać głowy, żeby przyjrzeć się niebu. Niebo mam za plecami, pod ręką i na powiekach. Niebo obija mnie szczelnie i unosi. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Warto czytać wiersze, kiedy mamy trochę czasu.